Coś wisi w powietrzu, prawda? Ja tu czuję. Mnie się wydaje, że wszyscy jak chodzimy po ulicy, jeździmy tramwajem, w teatrze, w kinie, w rodzinie, wszyscy chyba na coś czekamy, na coś złego, a w każdym razie niewiadomego, a niewiadome to już jest złe, prawda? Ale jakoś trzeba żyć dalej, prawda? Trzeba jakoś się z tym pogodzić, czy walczyć, a może zginąć, jak mówi Hamlet. Nie, nie, nie. Musimy sobie dać radę i damy sobie radę, tylko po prostu trzeba chyba jakoś skupić się w rodzinie. Tak, rodzina to jest jak gdyby, podobno ta podstawowa komórka społeczna, ale mi się wydaje, że rodzina to jest jak gdyby kropla z bezmiaru wodnego jakiegoś tam skansena, oceanu, w której jest wszystko. Wszystko, co w tym wielkim, jest w tym maleńkim. I mnie się wydaje, że ta makrowładza, ci dyktatorzy, to wszystko, to są jacyś źli ojcowie tej jakiejś wielkiej rodziny. I wszystko dobro i wszystko zło, które jest w skali makro, w skali państw, w skali imperiów nawet, to właściwie jest zupełnie identyczne. Taki pan Obama, czy pan Holland, nie, jak on się nazywa, no ten z Francji, no ten tam, mniejsza o to w ogóle, jeżeli chodzi o nich wszystkich. W każdym razie, to oni są tylko takimi małymi ludźmi, którzy wstaje, sika, zdejmuje piżamę, podmywa się, albo pije skacowany szklankę wody, idzie do biura, krzywi się, że mu sekretarka złą kawę zaparzyła. To są ci wielcy dyktatorzy, to są takie małe, małe dyktatory rodzinne i my się ich nie bójmy, nie słuchajmy się ich. Myślmy, może słuchajmy się, może musimy, oni mają policję, oni mają wojsko, ale myślmy, że to są tylko jakieś takie stwory, przepraszam, ale identyczne jak my. Identyczne, bo my też nie jesteśmy doskonali, my też jesteśmy jakimiś małymi stworami i wszyscy jesteśmy tym stadem małych stworów i musimy sobie jakoś ze sobą dać radę, pogodzić się. Nie bójmy się w każdym razie. Oj, jak mówię nie bójmy się, to od razu słyszę kogoś, kogo niezbyt lubiłem, kto mówił nie bójmy się, nie będę mówił, kogo mam na myśli. W każdym razie nie będzie źle, jeżeli tylko zajmiemy się sobą, swoją rodziną. A jakoś, jeżeli dużo, dużo tych maleńkich rodzin jakoś się ustabilizuje, jakoś się skupi w sobie, jakoś ze sobą się, że tak powiem, skonsoliduje, to i cała ta wielka, przymusowa rodzina pod tytułem naród, nie lubię tego słowa, też jakoś przeczeka. Przeczeka tego przejściowego, złego ojca rodziny. Wiadomo, oni umierają, oni tracą władzę, siłę, rozum. Rozum to oni chyba na początku już stracili, a my tego nie zauważamy. I tak tempo głosujemy na nich. Nie boję. Chciałem powiedzieć, że boję się, ale nie. Nie boję się. I naprawdę nie musimy się bać, nie będziemy się bać. I kiedy będziemy we własnych, maleńkich tych mikrokomórkach rodzinnych mocni, spokojni i bardziej pewni siebie, nie zagubieni, nie tacy wyczekujący czegoś stąd, stamtąd, zowamtąd, stąd, jeszcze gdzieś, skądś indziej, to myślę, że będziemy nawet lepsi, oprócz że spokojniejsi.